Witam Was serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w mieście Zambrów, w województwie podlaskim. Dziś pokażę Wam XIX-wieczny cmentarz żydowski, który znajduje się w Zambrowie. Przy wejściu jest ustawiony taki pamiątkowy kamień. Ustawiono go tu w 2012 roku. Jest tutaj historia Żydów z Zambrowa. Polecam sobie przeczytać. Cmentarz został założony w 1828 roku. Jak widzimy, znajduje się on na takim wzgórzu. Jest ono dosyć rozległe. Widać także, że jest tutaj świeżo dosyć skoszona trawa. Jest ona jeszcze zielona, więc musiała być koszona niedawno. Ma się tutaj znajdować 169 skatalogowanych macew. Pierwsze odnajdziemy już tutaj. Od razu mogę powiedzieć, że ich stan zachowania jest bardzo różny. Na tych na przykład widać napisy. Jednak macewy znajdują się też w takich miejscach, jak na przykład tutaj, w tej wysokiej trawie. Ta również jeszcze czytelna. I pewnie w tych kolejnych zaroślach również znajdziemy kolejne. Więc nie wszystkie są dobrze wyeksponowane. Wiele z nich jest także rozbitych. Zachowały się po nich tylko drobne fragmenty, co zaraz będę starał się pokazać. Dochodzimy do szczytu wzgórza i tutaj macew jest zdecydowanie najwięcej. Mamy na przykład taki kawałek. Dalej taką złamaną macewę, już większą. I jak widać, takich kamiennych fragmentów jest tutaj bardzo dużo. Niektóre macewy są zrobione ze zwykłych kamieni. Tak jak na przykład ta. Na paru z nich odnajdziemy także polichromię. Tutaj taki sarkofag. Polichromia jest na przykład tutaj. I trudno mi powiedzieć, czy jest ona oryginalna. Na pewno znalazłem macewy, na których polichromia jest, a na starych zdjęciach widać, że jej nie ma. Więc musiały one być malowane jakoś w ostatnich latach. Tu widzimy, tych fragmentów jest naprawdę dużo. I widać także, że te macewy są w dość dużym nieładzie. Wiele z nich leży pewnie w przypadkowych miejscach. Choć akurat tutaj wydaje mi się, że można dostrzec zachowaną alejkę. I tuż obok kolejną. Więc niektóre macewy są pewnie na swoich oryginalnych miejscach. No niestety, tak jak mówię, panuje tutaj dość spory nieporządek. Część cmentarza jest wykoszona, część zarośnięta. Na cmentarz weszliśmy od ulicy Łomżyńskiej. Teraz przejdę się w stronę ulicy Marii Konopnickiej. A na końcu pokażę Wam, co znajduje się na zachodnim stoku tego wzgórza, gdyż tam jest najwięcej zachowanych macew. A tutaj można zobaczyć różne bardzo duże fragmenty. Tu także macewy wydaje się, że stoją w oryginalnej alejce. Tutaj macewa zdewastowana. Przy ścieżce rośnie róża i pokrzywy, więc pewnie w środku lata teren ten trudniej eksplorować. I tutaj dochodzimy już do osiedla. Macewy powoli znikają z oczu. Tutaj już żadnych nie widać, chociaż może to wynikać z tego, że teren jest zarośnięty bardzo wysoką trawą. I na końcu wyjdziemy do takiej przerwy. Więc teren cmentarza można przejść na przestrzał. Tymczasem wrócimy znów tutaj,
żeby zejść na zachodni stok. Po drodze, jak widzimy, porozrzucane kolejne macewy. Tutaj także taka tumba odwrócona do góry nogami. Wszędzie kolejne macewy. Tutaj nawet płaskorzeźba ze świecznikiem. I zagłębiamy się dalej w zarośla. I dochodzimy do takiego miejsca. Tu także widzimy, że na macewach zachowały się kolorowe napisy. I tak jak mówię, wydaje mi się, że nie zawsze jest to oryginalna farba. Część macew mogła być odnawiana. Tu niestety wszystkie macewy są skierowane w stronę zachodnią, więc stoją jakby tyłem do miejsca, z którego się przychodzi. I widzimy na kolejnych z nich zachowaną farbę. Tutaj także chyba resztka jakiejś płaskorzeźby, ale już trochę zniszczona. I tutaj w tych krzakach widzimy, że jest tutaj również dosyć sporo macew. Pewnie byłyby lepiej widoczne, gdyby ktoś wyciął te krzaki. Jednak także tutaj chyba widzimy oryginalny układ alejkowy. W czasie II wojny światowej cmentarz miał być miejscem egzekucji. Rozpoczął się też proces niszczenia tego cmentarza, który miał trwać także również w latach powojennych. I do dzisiaj, tak jak w zasadzie widać, można powiedzieć, że miejsce to wymaga opieki i zadbania o nie. Tak jak wspomniałem, jest tutaj 169 macew. Są one skatalogowane w internecie. W opisie będzie link do strony, na której te macewy są spisane. Dochodzimy teraz do miejsca, w którym z rozbitych fragmentów macew ułożony jest taki jakby okrąg. I z tej strony wiem także, że tu znajduje się macewa z roku 1831. I jest to ta. Ponieważ cmentarz powstał w roku 1828, to macewa ta powstała w trzecim roku jego istnienia. I tak stoi do dziś. Nie wiem, czy jest to najstarsza ze wszystkich, ale na pewno bardzo stara. Tuż obok, na płaskorzeźbie, ptak z rozłożonymi skrzydłami. Dalej kolejne macewy. Tutaj na górnej części świecznik. Tu także płaskorzeźba. I dalej kolejne macewy. Także dość w dużym nieładzie. Widzimy też, że leżą tutaj gałęzie. Wydaje mi się, że ktoś podjął trud wycięcia drzew na tym cmentarzu. Pewnie złamało się pod wpływem wiatru. Mamy tu także kolejne macewy. Tu taka dosyć dużych rozmiarów, bardzo dobrze zachowana. I tutaj kolejne takie jakby sarkofagi. Tu też dosyć ładna macewa. I wszędzie w tych krzakach znajduje się bardzo dużo fragmentów, czy też takich nawet całych macew, jak ta tutaj, też z płaskorzeźbą i widocznymi napisami. Dalej w dole znajdziemy taki pomnik, który przedstawia złamane drzewo. Z tego, co mi wiadomo, oznacza to, że był to grób osoby zmarłej młodo i tragicznie. Tu także dość spory fragment grobu. To wszystko, co chciałem stąd pokazać. Wydaje mi się, że stan tego cmentarza można podsumować słowem nieład.
gdyż macewy, no tak jak mówiłem, leżą, tak jak tutaj na przykład, jedna na drugiej. Teren jest miejscami gęsto zarośnięty, miejscami trzeba przyznać, że ktoś na pewno włożył wysiłek, żeby o niego zadbać. Jednak duża część cmentarza pozostaje niedostępna z powodu tych krzaków. Macewy, tak jak wspominałem, są skatalogowane. Można sobie zobaczyć, poszukać. Wiele z tych macew nosi nazwiska osób, które zostały tu pochowane. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.